Przechodzę teraz do kolejnej zakładki, jaką jest zakładka Dodatkowe informacje. I w dodatkowych informacjach znajduje się 7 sekcji. Pierwsza, uzasadnienie partnerstwa oraz kryteria współpracy, którą należy wypełnić obojęzycznie, a w zasadzie wszystkie tutaj sekcje, wszystkich 7 pól należy wypełnić obojęzycznie. Informacje na temat tego, co chcielibyśmy, żeby Państwo w tych polach wypełniali, znajdziecie Państwo w instrukcji, które znajdują się pod każdym z naborów. Ja zatem pomogę sobie tutaj tekstem przykładowym. Wypełnię po kolei wszystkie pola. Znajdują się tutaj też pola, które już Państwo wcześniej mogli wypełniać, zwłaszcza chodzi o opis i uzasadnienie zadań. To pole tutaj znajduje się ponownie, ponieważ we właściwym polu dotyczącym opisu i uzasadnienia zadań przy poszczególnych zadaniach znajduje się limit znaków i jesteśmy świadomi tego, że ten limit znaków może być dla opisu zadań niewystarczający i dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodatkowego pola, które nam ten opis zadań może bardziej uszczegółowić, bardziej rozszerzyć. Wypełniamy więc wszystkie pola w sekcji Dodatkowe informacje i zapisujemy sekcję.